Zodiakalny byku, oto twoje czytanie miłosne na rok 2024. Najpierw poznamy energie ogólne, wiadomość od aniołów. Potem będzie duży rozkład, szczegółowy na cały rok. Zobaczmy twoją wiadomość od aniołów, co mają ci do powiedzenia na temat twojego życia miłosnego w tym roku. Wow, romantyczne uczucia. Twoje uczucia są prawdziwe i warte eksplorowania. Także dla singli widzę tutaj wiadomość, że jesteś gotowy, gotowa na nową relację pełną romantycznych uczuć, prawdziwych, głębokich. Dla tych z was, którzy są w relacji już, to ona się pogłębia. Jeżeli był okres jakiejś stagnacji ostatnio, to romantyczne uczucia powracają, jest lepiej. Jest tak goręcej, słyszę. W ogóle jest bardziej gorąco i intymnie w twoim życiu miłosnym, czy jesteś singlem, czy jesteś w relacji, to teraz twoje życie miłosne będzie na pierwszym planie albo jednym z głównych planów dla ciebie w tym roku. Oczywiście bierz to, co z tobą rezonuje, bo to jest czytanie kolektywne. Bo tutaj mamy kadry jak z filmu pięknego, tak? Więc ta miłość będzie taka ważna w twoim życiu w tym roku. Pamiętaj o tym, żeby łączyć się z sercem, łączyć się z twoimi uczuciami, nie wypierać uczuć romantycznych, bo niektórzy może będą chcieli wypierać, bo tutaj słyszę, że ta miłość w tym roku będzie cię wołać do wyjścia ze strefy komfortu. Okej, ale piękne energie, lekkie, romantyczne, flirty, zabawa, dobry czas, piękne wspomnienia, to czuję z tej karty. Okej, zróbmy rozkład na cały rok. Wow, byku, to jest dla ciebie ważny rok w miłości. To się łączy z astrologią. Kiedy czytałam o astrologii nowego roku, to właśnie widziałam takie informacje, że znaki Ziemi w tym roku dostają dodatkową energię w sferze miłosnej. Jest więcej miłości, lepiej, przyjemniej. I ty jesteś znakiem Ziemi. Znakiem Ziemi też jest Koziorożec i Panna. Także to już widać też w tych kartach, bo w pozycji, co manifestujesz, na czym się skupiasz, masz dwie karty, więc mocno skupiasz się na miłości. Dwie karty masz też w pozycji spełnionych marzeń w miłości. Także wow. Zacznijmy. Jak rozpoczyna się dla ciebie ten rok? Jakie są energie ogólne w miłości? Wow, strzała Kupidyna. Wierz w miłość, miłość nadchodzi, niespodzianki, spotkania. Także jeśli jesteś singlem, singielką, to już z początkiem roku poznajesz kogoś wartościowego. Słyszę w okolicach walentynek, tak luty, styczeń też może być. Dostosuj to do siebie, bo to jest czytanie kolektywne. Ale tak pięknie, energia miłosna strzela się w twoje życie od początku roku. Ojej, jeszcze czuję, że tak, tutaj jest ważne. Kiedy to oglądasz, to ważne jest, żebyś zaczął działanie w stronę tego, żeby twoje życie miłosne się polepszyło. W jaki sposób? Ty będziesz wiedział w jaki i od nowego roku możesz zacząć to robić. Okej, teraz do czego wzywa się twoja dusza? Jakie są twoje pragnienia? Pragniesz otrzymywać to, czego potrzebujesz w życiu miłosnym, to, czego pragniesz?
to, co jest Twoim marzeniem. Widzę tutaj też podróże z ukochanym, z ukochaną, to taka poboczna wiadomość. Ale tak, będziesz w tym roku dążyć do tego, żeby ten Twój prywatny statek miłości pływał po spokojnych wodach. Wow. Widzę dużo wody, dużo energii wody. Będziecie przybywać dużo tam, gdzie jest woda. Jakoś tak to widzę. Czego będzie więcej w Twoim życiu miłosnym? Wow. Ślub. Połączenie dusz. Wieczna miłość. Single. Na pewno spotkacie swoją bratnią duszę, drugą połówkę, jakby tego nie nazwać. Z takimi kartami to tylko to jest możliwe. Piękne. Dla wielu z Was widzę ślub w tym roku, zaręczyny. Jeśli jesteś w relacji, to ona wchodzi na wyższy poziom. Jakby bardziej się łączycie. Tego będzie mniej w tym roku w miłości. Wow, piękne, Boże, jakie piękne czytanie. Będzie mniej bólu, złamanego serca, oddzielenia, oszustwa. Także koniec z traumami w miłości. Dla wielu z Was czuję, że od lat czekaliście na odpowiednią osobę i w końcu z nią jesteście, albo poznacie ją i będziecie z nią w tym roku. Także wszystkie rany przeszłości zostają uzdrowione. Wow. Jakie dary od wszechświata w miłości otrzymasz w tym roku? No tak, byłaś skrzywdzony w przeszłości wielokrotnie przez kogoś, kto cię oszukiwał, kto zakładał maskę, kto udawał kogoś, kim nie jest. I teraz darem od wszechświata jest osoba, która pokazuje swoje uczucia, która jest szczera. Jej miłość jest szczera i prawdziwa. Wow. Nad czym jeszcze skupiasz się w tym roku w miłości? Tutaj mamy goniącego. Okej. I obfitość. Tutaj jest taka wskazówka, żeby obserwować siebie w tej nowej relacji, żeby nie wpaść w swoje stare schematy. I to może być schemat goniącego i uciekającego. To może być też inny schemat, dostosuj to do siebie. Jednak w tej nowej relacji, czy w tym odnowieniu Twojej relacji teraz, to się wszystko uzdrawia, bo mamy tutaj kartę obfitości. Pozytywne myślenie, manifestacja marzeń, czyli udaje Ci się przekroczyć te rany przeszłości, które były związane z tym, że wiecznie musiałeś za kimś gonić, że nie byłeś ważny, że ktoś cię oszukiwał, że ktoś nie pokazywał prawdziwych uczuć i zamiarów. Jakie kroki w życiu miłosnym warto podjąć w tym roku? Okej, no i właśnie tutaj tę kartę czytam tak, żeby dalej uważać na te swoje schematy, bo pojawiła się karta narcyza, jednostronnego związku. Także uwaga na to, usłyszę dwie wiadomości. Uwaga na te swoje stare schematy, obserwuj je, jak wychodzą na wierzch, to przemedytuj je, zauważ, wybierz inaczej niż w przeszłości. Widzę też drugą wiadomość, trochę inną, intuicyjną, że warto dbać w miłości o siebie, nie wejść w rolę matki na przykład, czy w rolę ojca, w cudzysłowie, tak? Nie matkujmy naszym partnerom. Tutaj też pamiętaj, żeby w relacji dbać o siebie. Co z przeszłości w życiu miłosnym będzie cię tutaj na ciebie wpływać? Lustro. Okej, no piękna synchronizacja. Właśnie poprzez relację, w której już jesteś albo w której będziesz, przyglądasz się sobie jak w lustrze, i widzisz wszystko to, co prowadziło do porażki w przeszłości, w życiu miłosnym i jesteś w stanie to przekroczyć i w końcu w relacji otrzymywać to, na co zasługujesz, czego potrzebujesz, twój partner tak samo i to prowadzi do związku, do unii. Wow! Piękne uzdrowienie przeszłości i wejście w nowy etap. Jaka jest wiadomość przewodników duchowych dla ciebie? No właśnie, te wszystkie twoje stare schematy wynikały z tego, że masz schemat
który mówi ci, że miłość do siebie, dbanie o siebie to jest narcyzm i egoizm, a to nieprawda. To są inne zupełnie rzeczy. Miłość do siebie to dbanie o siebie, o swoje potrzeby. Mogłeś mieć w przeszłości problem z autosabotażem, strachem, zazdrością, to też udaje ci się uzdrowić w tym roku. Wow, ile rzeczy się uzdrawia, niesamowite. Przez to, że razem w relacji z kimś, czy takiej, która się buduje, czy takiej, która już jest i dalej się buduje, to razem przekraczacie jakieś stare traumy, bo widzę, że twój partner jest twoim lustrem w takim sensie, że też mają podobne schematy do przerobienia i robicie to razem. Pamiętaj, jesteś wystarczająco dobry, zasługujesz na miłość. Jeśli dalej czujesz, że masz problem z tym, żeby kochać siebie, wyrażać tę miłość do siebie, bo zaprogramowano cię na to, że jest to egoizm, albo masz jakieś inne blokady w tym temacie, to zapraszam cię na moje codzienne afirmacje miłości do siebie. One pomogą ci przeprogramować te negatywne myśli i uczucia. Link do nich będzie na końcu filmu. Zobaczmy, co cię będzie wspierać albo blokować w życiu miłosnym w tym roku. Wow. Motyl. To jest totalne wsparcie, piękne potwierdzenie, że uzdrawiasz te wszystkie bolesne sprawy, ewoluujesz, transformujesz się, przechodzisz głęboką przemianę, uzdrawiasz traumy, uzdrawiasz stare schematy, uzdrawiasz swoje wewnętrzne dziecko, uzdrawiasz swoją relację, w której jesteś albo w której będziesz, tak? I razem wznosicie się na wyższy poziom. Bardzo mocno dzwoni mi w uszach. Piękna to jest wiadomość, piękna transformacja. Twoje życie miłosne zmienia się całkowicie w tym roku. Całkowicie na lepsze. Wow. Zobaczmy, jakie marzenia spełniasz w tym roku. Te karty są pozytywne, nieważne jakie tutaj będą rozmowy. I o, właśnie. Manifestujesz to, tutaj mamy kobietę z wężem. Manifestujesz to właśnie uzdrowienie, no oprócz tutaj ślubu, dla niektórych z nas, tak? Uzdrowienie. Kiedyś bałaś się mówić o swoich potrzebach, mówić o tym, co cię boli, co chciałbyś zmienić w relacji z kimś, bałeś się stawiać granice, właśnie z tego poczucia, że boisz się to wszystko zrobić, zadbać o siebie, bo jak to zrobisz, to tym ktoś odejdzie, bo ty nie jesteś wystarczający i tutaj trzeba się podkładać, trzeba zasłużyć na miłość. Nie. Ty się uzdrawiasz z tego i uzdrawiają cię z tego rozmowy. Głębokie rozmowy, będzie dużo komunikacji w miłości, też w relacjach. I te piękne rozmowy prowadzą do tego, że czujesz się dobrze. Ufasz, twoje relacje się rozwijają, zwłaszcza ta relacja romantyczna, i może to dla wielu z was prowadzić do ślubu. Wow. Zodiakalny byku. Jeśli to czytanie jest dla ciebie pomocne, ciekawe, to proszę polub je, skomentuj, wyślij do kogoś. To bardzo pomaga mi rozwijać mój kanał i szerzyć dobre wiadomości dla większej ilości osób. Dziękuję bardzo. Robię też czytania prywatne. Można takie czytanie u mnie zamówić albo wygrać. Jeśli chcesz mieć szansę wygrać, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Zodiakalny byku. Zapraszam cię na codzienne afirmacje miłości do siebie. Dzięki nim twoje życie miłosne zmieni się na lepsze. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.